Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec i dzisiaj rozmawiam po raz kolejny z Agatą Cerońską i z Arturem Cerońskim. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest różnica między teorią a praktyką w obecnym chrześcijaństwie, bo jest bardzo dużo teorii, jest bardzo dużo mowy o tym, żeby czytać Biblię. Jest bardzo dużo mowy o tym, co oznacza prawdziwe realizowanie Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi jako część chrześcijaństwa, ale uważam, że jest bardzo mało zrozumienia na tym, jak to praktycznie realizować, jak praktycznie wdrażać w życie chrześcijańskie doktryny. Artur, czy ty jako apostoł, jako osoba, która jest znana z tego, że namierza we właściwy sposób, namierza to, w jakim kierunku rozwija się chrześcijaństwo, w jakim kierunku idą kościoły. Czy ty widzisz, że to jest ważny temat? Ja myślę, że to jest temat kluczowy, ponieważ jak w każdej dziedzinie życia, wszystko zaczyna się od momentu, kiedy to się zaczyna robić. Bo póki coś jest w sferze teorii, póki coś jest tylko nauką jedynie jest jakąś tam częścią kultury jakiejś społecznej czy narodowej, no to rzeczywiście nie jest to rzecz absolutnie działająca. Jest takie stare przysłowie chińskie, że każda droga się zaczyna od pierwszego kroku i oni zawsze tak myśleli i bardzo dobrze myśleli. Teoria to jest wstęp do praktyki. Sama w sobie jest zupełnie nieaktywna i w żaden sposób nie działa. Ja pamiętam, ja kiedyś doszłam do takiego zrozumienia, że ta fundamentalna różnica między teorią a byciem realnie przebudzonym w Jezusie Chrystusie, to ja taką analogię znalazłam, że teoria to jest tak, jakby się patrzyło na mapę jakiegoś miasta i się opisywało tą mapę, opisywało się, jak wyglądają budynki, jak wyglądają ulice, jak wygląda życie. A bycie realnie przebudzonym w sposób praktyczny i realny i chodzenie z żywym Jezusem Chrystusem jest tak, jakby bycie w tym mieście, przeżywanie, tak? Przeżywanie w ogóle w całości tej atmosfery tego miasta i doświadczanie tego życia. I uważam, że to jest taką zmorą chrześcijaństwa, prawda? Na pewno tak jest i uważam, że jest to jeden z takich kluczowych, diabelskich pomysłów na ludzkość, żeby ludzkość była trzymana absolutnie z dala od praktykowania tego, co jakkolwiek wierzą. I to zresztą się dzieje w każdej dziedzinie, bo tutaj akurat mówimy o chrześcijaństwie, ale ja uważam, że diabeł działa w ogóle szeroko w ludzkości, w temacie takim, żeby ludzie bardziej wiedzieli niż robili. A kiedy dotykamy w ogóle tematu chrześcijaństwa, to jest jakby dzisiaj jakby kluczowy problem i diabeł chyba na tym zbiera największy plon, tak naprawdę. Okej, bo ja mam takie wrażenie, że obecnie jest taka moda na wiele różnych tematów. Na przykład ostatnio zauważyłam, że jest moda na temat nauk, warsztatów, konferencji na temat wiary, prawda? Ale tak samo, ale to nie jest do końca sprecyzowane wiary w co, bo widzimy ludzi, którzy wierzą w różne rzeczy. Jedni wierzą na przykład w Jezusa Eucharystycznego, inni wierzą w Jezusa, który przyszedł w ciele tu na ziemię, i ci ludzie siadają razem i robią warsztaty na temat wiary. Podczas kiedy była plandemia i kiedy wszystkie kościoły były oficjalnie pozamykane, to jakby nie było widać żadnych owoców tej wiary, tak? Że jest coś takiego, że ludzie mówią o wierze, ale nie widać jakby ludzi, którzy praktycznie, realnie realizują i w jakiś taki spektakularny sposób przeżywają tą wiarę, prawda? Artur, jak ty byś się odniósł do tego tematu, że w teorii wszyscy to mówią o wierze, o tożsamości, ale
jakby nie widać tych owoców. To jest pewnego rodzaju moda, styl życia, coś, co ludzie sobie wybrali jako swoistą kulturę. Bo cudownie jest mówić o tych wszystkich niebiańskich sprawach. Tłumaczyć, jak należy wierzyć, tworzyć jakby nowe światopoglądy u ludzi. Mówić o tym, jak należy postępować, kim się w Chrystusie jest. Ja słyszę masę informacji o tym, że ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Tak. Natomiast kiedy dochodzi do czegokolwiek, jakiejkolwiek życiowej akcji, tak. Ja naprawdę przez te 20 lat służenia Bogu widzę, że to są jednostki, które realnie stosują to w życiu. W banalnych sprawach. Tak. W sprawach związanych, ja nie mówię nawet z wielkimi rzeczami, ale w sprawach związanych ze zdrowiem, w sprawach związanych z pieniędzmi, tak. z relacjami, z umiejętnością życiową. Tak. To ja oglądam przez cały czas ten potężny rozjazd, gdzie ludzie są nabici informacją. Tak. Przeciętnego protestanta zapytamy, kim jesteś w Chrystusie, on absolutnie poinformuje cię, że jest zwycięzcą. Tak. Poinformuje cię, co mówił Paweł. Tak. Prawda? Akurat jesteśmy w trakcie tłumaczenia kolejnej części Biblii, tłumaczymy list do Rzymian i powiem szczerze, jestem niesamowicie może nie podekscytowany, bo ja znam Pawła, znam jego serce. Okay. Ale kiedy zagłębiam się, to widzę, jak on bezwzględnie nakierowuje ludzi na praktykę. Tak. Gdzie nasze tłumaczenia na przykład mówią w ten sposób, jestem dłużnikiem Żydów i Greków i gdzieś składają taką formułę teoretyczną, tak. No tak, skoro Chrystus za mnie umarł, to teraz winienem głosić. A oryginalne zapisy Pawłowe brzmią mniej więcej w ten sposób. Zarówno Żydzi, jak i Grecy, mądrzy i głupi, wszyscy są dłużnikami Jezusa Chrystusa. Okay. A Duch Święty, który mieszka w nas, prowadzi nas, abyśmy głosili w Rzymie. Jakby on cały czas od początku, ten Paweł, chce, aby doktryna Chrystusowa tak. była natychmiast przekuwana na praktykę. I on w ogóle nie chce magazynować w ludziach teorii. Natomiast dzisiaj, w dzisiejszym chrześcijaństwie mamy absolutne odwrócenie tego. Ludzie są naładowani informacją, tak. natomiast absolutnie niezdolni w większości przypadków do wprowadzenia tego w praktykę. Tak, zatem też teoria absolutnie w żaden sposób nie jest opresjonowana przez diabła. W ogóle. Tak. Praktyka jest opresjonowana. Dzisiaj w ogóle tak. kartka, ja to zawsze mówię, że kartka przyjmie wszystko i mikrofon tak. również. Tak. Wszystko można powiedzieć i napisać. Ale trudniej jest postawić siebie jako w ogóle jako wzorzec i w ogóle powiedzieć, bierz ze mnie przykład. Nie z mojej teorii, nie z moich wygłoszonych kazań, tak? Tylko w ogóle z tego, co ja w ogóle praktykuję w ogóle w swoim życiu. Uważam, że teoria jest bardzo w ogóle opresjonowaną w ogóle rzeczą. Praktyka jest opresjonowana, a teoria nie. Tak. Bo ja uważam, że jest coś takiego w tym szeroko pojętym chrześcijaństwie, że Bóg jest oddalony. Bóg jest oddalony i jakby w miejsce tej praktyki jest postawiony Bóg. W sensie, że okej, to nie ty uzdrawiasz, to Bóg uzdrawia. No dobrze, ale jakby tak jak Artur, ty powiedziałeś, no to dzwoń do Boga, nie? Tak. Ty zadzwoniłeś tak. do mnie dzisiaj, tak? Więc ja mogę uruchomić Boże Słowo, Bożą moc, Boże poznanie, tak? Do twojego życia. To ja to w tym momencie uruchamiam przez to wszystko, co Bóg złożył we mnie. A tu jest właśnie taki bardzo wielki podział i ta religijność przejawia się w tym, że się Boga oddziela i się Go robi taką istotą w niebie gdzieś, prawda? Bo to jest jakby ten kolejny element tego diabelskiego majstersztyku, tak. że odpowiedzialność zrzucana jest na Boga. Tak. I teraz łatwo żyć w ten sposób, bo tak. jestem chrześcijaninem, narodziłem się z Bożego Ducha, tak. Duch Święty mieszka we mnie i to wszystko pięknie brzmi, prawda? W praktyce u człowieka, który tak twierdzi, jest jakby przestrzeń, która od środka jakby do niego mówi, zobacz, jest okej, rozumiesz, u ciebie, ty masz dobrze, Bóg się zajmie wszystkim tym, w co ty wierzysz. Tak. I człowiek żyje w pewnej matni.
Tak. Często nie zdają sobie sprawy w ogóle z tego. Ja w ogóle uważam, że są za to odpowiedzialne od tysięcy lat konkretne zespoły demoniczne, bo to, mhm. bo to jest utrzymywane od tysięcy lat, nie? Tak. Natomiast kiedykolwiek się zaczyna głosić, mówić do ludzi, to idźmy, zróbmy, zadziałajmy, prawda? Zaczyna się wielki problem. Ja przypomnę taką postać, która się nazywała Martin Luther King. Mhm. To był baptystyczny pastor, którego zawsze ceniłem, bardzo go ceniłem i go cenię. I wiem, że w niebie po prostu mu uścisnę rękę i powiem, człowieku, naprawdę zrobiłeś konkretną pracę. Ponieważ Ameryka się borykała z rasizmem. Tak. Borykała się od wojny secesyjnej właściwie. Mimo, że jakby ta północ wygrywa, to jednak ci czarnoskórzy ludzie, oni są tutaj uznawani wciąż w praktyce właśnie za tą rasę gorszą. Chociaż konstytucja już twierdzi inaczej. Tak. I teraz przez lata chrześcijanie modlą się w Ameryce. Panie Boże, pomóż nam, szczególnie tacy gorliwi chrześcijanie, pomóż nam wyrównać te sprawy. Tak. Prawda? Pomóż nam, Panie Boże. Czarnoskórzy też tak się modlą. Boże, pomóż nam wyjść z tego patosu. Mhm. A Martin Luther King, on nie mówi, Panie, pomóż nam, tylko mówi do ludzi, wyjdźcie na ulicę. Nie wychodźcie z autobusów, kiedy biali będą chcieli was wyrzucać. Wchodźcie do restauracji, na których jest napisane, że tylko białym mogą tam wejść, chociaż to jest wbrew konstytucji. I co robi człowiek? Rewolucję. To dzięki niemu nastąpiła równość rasowa. Dzięki temu człowiekowi odrodzonemu z Bożego Ducha, który przekuł teorię biblijną na praktykę w życiu, przypłacił to życiem. Mhm. Dlatego to, co powiedziała Agata, że praktyka jest opresjonowana, no to jest wielka prawda. Tak. Jakby siedział spokojnie za swoją kazalnicą i mówił, halleluja, Bóg jest z nami, kiedyś nam się uda, żyłby. Tak. Ale zginął od kuli, dlatego, że był człowiekiem praktyki. Tak. Więc to jest właśnie to, ta wielka różnica. Tego diabeł nienawidzi. Ja uważam, że tym możemy zrobić realne poruszenie w obecnych czasach. Amen. I właśnie to zjawisko, które ty opisujesz, to widać w tym, jak niektórzy ludzie, w jaki sposób oni odbierają nasz ruch, ruch apostolsko-proroczy. Prawda, że ponieważ my konsekwentnie realizujemy Boga w nas, Jezusa Chrystusa w nas i cały ten potencjał złożony w nas, całe to Boże Królestwo złożone w nas, to my to realizujemy, to za to jesteśmy atakowani najbardziej, prawda? Za naszą relację z żywym Jezusem Chrystusem, za to, że to my niesiemy realnie i praktycznie to poselstwo Jezusa Chrystusa, że to my poszerzamy to Królestwo i my się identyfikujemy z Jezusem Chrystusem i za to nas najbardziej opresjonują ludzie tak zwanej religii, prawda? Tak, to jest... My jesteśmy na językach ludzi i uważam, że w ich mniemaniu jesteśmy pod ich stopami, bo wielu nas utożsamia z szatanem, z demonami i tak dalej. Właśnie tylko z tego powodu, że praktykujemy. Ja dzisiaj byłem na Wikipedii i całkowicie przypadkiem wszedłem na informacje o naszym kościele na Wikipedii. I jakby to ja sobie zestawię to, co jest o naszym kościele z innymi kościołami. Ja sobie tak zestawiłem i jest coś, nie wiem, kto to zrobił z naszych ludzi, już nie mam pojęcia, czy ja w ogóle nie wiem, kto to zrobił w ten sposób, nie? Ale tam, gdzie w tych rubrykach odnośnie informacji o kościele jest w 90% puste okno, tak, to u nas jest taki napis i zaczyna się. Kościół chrześcijan pełnej Ewangelii, obóz Boży. Prowadzony jest przez apostoła Artura Cerońskiego i prorok Agatę Cerońską. Tak. I zaczyna się opis w ogóle jakby zjawiska, które jest zjawiskiem pokazującym praktykowanie przez nas czegoś. Bo teraz, kiedy my jasno określamy siebie, to każdy może przyjść i zażądać od nas dowodów tego. Prawda? Dowodów. I to jest coś, czego nie znoszą kościoły, które są teoretycznymi kościołami, bo one nie mają żadnych dowodów na swoje działania.
Żadnych. I to jest dlaczego następuje konflikt, bo nam się zarzuca różne rzeczy. Tak. Ale to, co boli najbardziej, to jest to, że my jesteśmy praktykami, a większość kościołów to są po prostu teoretycy. Tak, bo łatwiej się odnieść do tego Boga w chmurach. Tak. Tak, tak. Że my robimy w ogóle pewne rzeczy dziwnie, ale jak mamy robić? W ogóle przecież to Duch Święty we mnie, więc tak. Ze mnie wyjdzie w ogóle tylko Agata Ceruńska, nikt ze mnie inny po prostu nie wyjdzie, tak? Tak. Agata Ceruńska w Duchu Świętym, Basia Rosłaniec w Duchu Świętym, Artur Ceruński w Duchu Świętym. Mhm. Ale jak się nie ma tej pewności zjednoczenia w ogóle z Bogiem, to się czeka, że ten Bóg, my będziemy w kościołach rozprawiać o wielkim Bogu, tak? Ale kto będzie działał? No my działamy. Tak. To my działamy. No właśnie działamy tak, a nie inaczej. Mnie zawsze mocno ujmowały takie prorocze informacje ze Starego Testamentu o tym w ogóle, jak ten Bóg poszukuje kogoś, kto coś zrobi. Okay. On bez przerwy mówi, kto kogo pośle, kto tam pójdzie, kto gotowy, prawda? Gdzieś mówi, to przygotuj do jednego ze swoich proroków, to przygotuj tego i tego, żeby on to zrobił. Tak. Prawda? Przecież okazuje się, że wszystkie te ruchy takie, główne ruchy, nie wiem, chociażby teraz pierwsze mi przychodzi do głowy zlikwidowanie tej czarownicy Jezabel, ono nie dzieje się przez piorun z nieba. Ono nie dzieje się przez to, że jakiś anioł zszedł jej głowę ściął. Okay. Ono się dzieje w ten sposób, że prorok Boży porusza Bożego przywódcę, Boży przywódca zbiera ludzi, wsiadają na konie, wjeżdżają do miasta, biorą autorytet, prawda? Jezabel ginie. Więc jakby wciąż poszukiwanie przez Boga człowieka, który coś zrobi. Coś zrobi. Zarzuca się nam działactwo. Mówią, no bo wy jesteście działaczami, bo wy tutaj zamiast korzystać... Działaczami w ciele. Tak, działaczami w ciele. Bo wy zamiast korzystać z Bożej łaski, tak się rozpływać w tej relacji z Bogiem, wy coś robicie, wy tak ludzi naciskacie, żeby robić... Ja powiem w ten sposób, ja 20 lat chodzę z Bogiem i ja powiem, ja byłem cholernie wygodnym człowiekiem, okay. Bardzo wygodnym. Ja w świecie, w ogóle ja 20 lat temu szedłem na zakupy i wydawałem na dzisiejsze pieniądze 10 tysięcy złotych, to była roczna pensja kogoś w tamtym czasie. Ja musiałem mieć wszystko the best. Jakim sposobem bez Bożego prowadzenia człowiek by się zdecydował na tego rodzaju funkcjonowanie. Poświęcenie. Na tego rodzaju poświęcenie. Mhm. W ogóle ludzie by sobie zadali proste pytanie, żeby naprawdę życie swoje położyć za Boże prawdy. To człowiek musi mieć głęboką relację z Bogiem. Bo to jest po prostu wynik. Wynik tego, ale na to nikt nie patrzy. No patrzy, mówią, wy działacie, a my jesteśmy w łasce. No tak, jesteś w łasce, czyli jesteś śmierdzącym, bezrobotnym leniem. Prawda? To jest twoje zrozumienie, ty w łasce jesteś. Zawsze byłeś bojaźliwy, zawsze nie wiedziałeś, co masz ze sobą zrobić. Jesteś niepewny, tak jak byłeś kiedyś niepewny, tylko teraz swoją niepewność nazywasz bliskością z Panem i oczekiwaniem na Pana. No ja o tym nie czytam w Biblii, no ja takich rzeczy nie znam po prostu. No. Tak. Ja dzisiaj rozmawiałam z taką jedną osobą, która zaczęła praktykować proste w ogóle prawdy Boże i mówi do mnie, że jestem w totalnym szoku, w ogóle tracę relację z dotychczasową. Myślałam, że to jest moja taka bliska w ogóle przyjaciółka. Okazuje się, że kiedy ja wprowadzam w praktykę w ogóle słowo, które czytam, okazuje się, że jest potężny konflikt. Sprzężenie. Tak, że jest w ogóle bardzo duże sprzężenie. Tak, no dam przykład w ogóle. No ktoś chce przy mnie na kogoś tam naplotkować, no to biorę go za ucho i w ogóle mówię, to chodź, pójdziemy w ogóle do osoby zainteresowanej. Mhm. Powiem taką rzecz jeszcze o takim przywódcy, który prowadził duży kościół i w pewnym momencie podczas tego prowadzenia kościoła pojawił się jakiś konflikt. I Duch Święty do niego mówi, o czym nauczasz w kościele? O czym nauczasz w kościele? Nauczasz w ogóle o modlitwie i o bliskim w ogóle spotykaniu się ze mną. Więc wyjedź na modlitwę. Wyjedź na modlitwę. W ogóle więcej pokażesz kościołowi, kiedy pokażesz realnie w czynie, że jesteś człowiekiem modlitwy, niż nauczaniem na temat modlitwy. I on się bał i w ogóle mówi, tak, to słowo wyszło ode mnie, ja nauczam w ogóle Kościół, w ogóle, w jaki sposób się modlić, że kiedy jest opresja, to właśnie idę się modlić, tak, ale w ogóle w konsekwencji, kiedy stanął w ogóle realnie z problemem, miał opresję na swój umysł, aby w ogóle zostawić
Kościół, który jest skonfliktowany, ale podjął decyzję i wyjechał na miesiąc czasu przed Boży tron. W ogóle Bóg do niego mówi, czyje są te dzieci? Twoje czy moje? On mówi, Panie, Twoje. To nie bój się wyjechać przed mój tron. I pojechał na miesiąc czasu, w ogóle, żeby spędzić w ogóle ten czas z Bogiem. I kiedy po miesiącu czasu wrócił, to ci, co mieli odejść, to odeszli. Ale odeszliby też zarówno na pewno, jak gdyby został. A liderzy tego kościoła poprzez praktykę ojca duchowego skoczyli na tak zwany level wyżej, ponieważ on uznał, że praktyka jest cenniejsza niż teoria. Amen. Tak. Dokładnie. Cały polski kościół jest przepełniony informacją o Bogu. Tak. Wszystko o tym Bogu wiemy. Tak. Wszystko. Już go w ogóle nazwaliśmy w najprzeróżniejszy w ogóle sposób. Tak. A w tej chwili trzeba manifestować swoją wiarę. Dzisiaj potrzebujemy zreformować tak zwany kościół w ogóle polski. Okej. Ja pamiętam jeszcze, zanim ja dołączyłam do Kościoła Mocy, zaczęłam słuchać waszych nauczań na internecie i przeżyłam, będąc jeszcze w innym kościele, ja zaczęłam przeżywać przebudzenie. I pamiętam, wpadłam na grupę biblijną i stwierdziłam, że uzdrowiłam się, tak by na podstawie Bożych praw, nie? I tam wpadłam taka i mówię, czuję się jak Abraham, tak? I rzeczywiście zaczęłam czuć. Ojciec wielu narodów. Proszę? Ojciec wielu narodów. Nie, ale zaczęłam czuć, że, bo właśnie akurat to nauczanie biblijne w tej grupce biblijnej było na temat wiary. I ja tam usiadłam i tak słucham, właśnie oni mówili, że Abraham tam z Listu do Rzymian, tam był fragment, a ja w ogóle tak poczułam takie coś, że ja to przeżyłam, to co on doświadczył, tak, że oczywiście to było na jakąś taką bardzo podstawową skalę, że miałam jakieś tam drobne uzdrowienie, prawda, ale ja pierwszy raz przeżyłam takie coś, że to o mnie chodzi, że to nie po to, żeby sobie czytać o postaciach historycznych, tak, prawda, a w sumie Biblia jest w ten sposób traktowana, tak, że troszkę tak historycznie, prawda, że tu jest Efes, tu jest apostoł Paweł, wow, tutaj Pan Jezus i mamy jakiś taki obraz tego wszystkiego. Tak, który jest... nie odnosimy tego do siebie. Tak. Tu jest jakaś Jezabel, tak, tu są w ogóle, tu jest dom Chloi, plotkarzy. Tak. Nie umiemy w ogóle tych symboli biblijnych dzisiaj, jak gdyby, że tak powiem, odnieść w ogóle już do siebie, nie? Taka w ogóle, o, taka baśń. Tak, że baśń ludzie o latają, Jezusie, plotkują, hejtują po internecie i w ogóle nie widzą, że nawet Jezus im powiedział, tak, że w ogóle ty wyjmij tę wielką belkę ze swojego oka, prawda? Że a tego nikt nie słucha, jakby... Ja też mam takie wrażenie, że tego Jezusa się tak na poważnie nie bierze. Nie, bo nie bierze się na poważnie, bo to jest trudne. Dlaczego? Cała sfera teorii, ona jest prosta. Można sobie po prostu coś tworzyć. To się przerodziło w taką filozofię. To jest pewnego rodzaju, taka, ja nie mówię o filozofii u jej genezy, tak, tylko w tej filozofii, u jej szczytu, czyli tej spaczonej filozofii, prawda? Że, bo wie, pierwsi filozofowie to tworzyli teorie, tak, i oni szukali możliwości zrealizowania, to było w ogóle inne. A dzisiaj to jest tak, że to się tworzy teorię i się żyje tą teorią i teraz my rozpływamy się w tym, uważam, że to jest jakieś zboczenie w ogóle, nie? Natomiast kiedy wchodzi się w praktykę, to jakby się dotykało innego Boga, innego Jezusa. Ja pamiętam, kiedyś jeszcze jak jeździliśmy jako ewangeliści w różne miejsca, dotarło do mnie takie słowa, Paweł mówi tak, tym, którzy nauczają inaczej niż my, zakaż mówić. No kurczę, jesteśmy na jednym spotkaniu, ja głoszę i wstaje człowiek i mówi, ale bo to jest inaczej, ja mówię, usiądź. Co tej kazanicy? Mówię, usiądź, mówię, nie odzywaj się. I konsternacja powstaje. Tak. Pastor nie reaguje, starsi nie reagują. Ja dalej coś mówię, on znowu, ja mówię, jeszcze raz przerwiesz mi swoim kłamliwym w ogóle wywodem, to cię stąd wyprowadzę. No i w konsekwencji to ja ruszam z kazanicy, żeby człowieka wyprowadzić. Jest tak, wielki alarm, oczywiście nikt nas już nie zapraszają do tego kościoła. Ale co my zrobiliśmy? Zrealizowaliśmy Pawłową dyrektywę apostolską. Tak. Przeszkadza ci ktoś, zakaż mu mówić. Jakby zamknij ten temat, aby nie infekował innych ludzi. Zrób coś, rusz się, prawda? Praktyka jest potężnie jakby prześladowana
przez te ruchy teoretyczne, tak. Bo jest trudna. Czemu? Bo ona właśnie wymaga realnej wiary. Ale i też płacenia ceny. Nie? I płacenia ceny, no bo jeżeli wierzysz, że Bóg jest w tobie, tak. I teraz robisz to, co ten Bóg proponuje, no to ty poniesiesz konsekwencje. Nie poniesie konsekwencji Bóg w niebie. To nie jego oplują, nie jego obrzucą kamieniami, to nie jego będą chcieli zabić, to nie jego wyrzucą ze znajomych, to nie od niego się odetną. Tak. Właśnie ja chciałam dotknąć tego tematu, co teraz mówisz o tym, że to się ponosi konsekwencje, że te kamienie lecą właśnie w tych ludzi, którzy jakby są w stanie stanąć i skonfrontować cały system, bo w sumie Jezus był taką postacią, która skonfrontowała cały system religijny, system żydowski, który był bardzo oddzielony. Tam był system oddzielenia i tak. Bardzo głębokiego oddzielenia od Boga. Tak. I to było taką profanacją, że nagle staje Jezus i mówi: tata, ojciec i ja jesteśmy jedno, takie rzeczy mówi. A Żydzi mieli to w głowie, że trzeba było się myć, tylko szczególny kapłan mógł. I dzisiaj jakby dalej mamy to myślenie, prawda? Tak. Że Bóg jest w chmurach, a ty nie możesz siebie przedstawiać jako jedno z Bogiem. Tak, i kiedy próbujesz to robić, stajesz się wrogiem. Tak. Stajesz się wrogiem społeczeństwa, które tak nie ma, tylko rodzi się pytanie, no ale to czemu ono nie ma? No nie ma, nie dlatego, że jest to dla niego zamknięte, tylko dlatego, że się boi. Boi się być takim. Boi się pójść blisko. Tak. Boi się pójść blisko. Ta w ogóle ten dramat, ten lęk bliskości, tak. Który dzisiaj w ogóle jest mega między ludźmi. Dzisiaj jak nigdy do tej pory ludzie potrzebują bliskości i krzyczą o bliskość. Z drugiej strony jak nigdy do tej pory ludzie nie chcą być blisko. To jest w ogóle przedziwne. I z Bogiem jest identycznie. Bliskość z Bogiem wymusza praktykę. Tak. Wymusza. Nie sposób być blisko z jakimś człowiekiem na przykład, tak. I nie realizować jakichś elementów życia tego człowieka. Tak. No bo jeżeli jestem blisko z tobą, to teraz tak. Zależy mi na tym, co ty czujesz. Zależy mi na tym, na twoim w ogóle życiu. W pewnym sensie się łączę z twoim życiem. Tak. Jak ktoś ciebie będzie szykanował, to ja się odezwę. Powiem, zaraz, to jest moja koleżanka. Tak. Prawda? Jakby zaczynam ponosić konsekwencje. Tak. Ludzie boją się bliskości z Bogiem. Tak. Bo za to się płaci cenę. Tak. Ponieważ diabeł i system świata nienawidzi Boga. A więc teraz bliskość z Bogiem oznacza, że też cię będą nienawidzić. Więc tak. Co wybieramy? Wybieramy teorię i stajemy w rozkroku i mówimy: nie, no jesteśmy wierzący. Kochamy Pana Jezusa, chodzimy do kościoła, ochrzczeni, tak. Mówimy nawet innymi językami. Tak. Prawda? Natomiast absolutnie nie praktykujemy. No bo przecież nie pójdziemy na szafot. Czemu mielibyśmy cierpieć? Prawda? Więc to jest w ogóle dzisiaj jest dramatyczny stan w ogóle, jeżeli chodzi o Kościół. Ja chcę jeszcze to rozwinąć, dlatego że ja doszłam do takiego wniosku i chciałam to przedyskutować z wami, że ja zanim ja się nawróciłam, to ja szukałam Boga bardzo intensywnie i ja jakby zainteresowałam się różnymi religiami. Interesowałam się buddyzmem, medytowałam nawet, bo po prostu szukałam Boga w różnych tych filozofiach i koncepcjach. I muszę przyznać, że kiedy ja teraz obserwuję obecne chrześcijaństwo i to, że znalazłam się tutaj w tym ruchu apostolskim, to ja widzę pewną taką fundamentalną różnicę właśnie na pułapie tego, że uważam, że te filozofie wschodnie, te religie wschodnie typu hinduizm, uważam, że one mają pewien wpływ na powszednie chrześcijaństwo. I zaraz to rozwinę i wyjaśnię, że w tych filozofiach wschodnich, czy w religiach wschodnich, fundamentem jest harmonia. Mhm. Fundamentem jest harmonia. Brak konfliktu. Mhm. Pokój ze wszystkimi. Mhm. Brak jakichś wzburzeń różnego rodzaju. Chodzi o to, że szuka się tam spokoju, harmonii i uważam, że jakby cała ta religia chrześcijańska jest teraz pod wpływem tego, że szuka się tej harmonii wszyscy ze wszystkimi, że kładzie się właśnie ten fundament miłości, a nie fundament prawdy, bo się szuka tego pokoju, szuka się, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby nie było żadnych spiętrzeń,
Natomiast jeżeli się spojrzy na Jezusa, jeżeli się spojrzy na dzieje apostolskie, to pierwsza rzecz to była konfrontacja. No tak, konflikt od razu. Od razu konflikt, tak jak Agatka, ty kiedyś powiedziałaś, miecz. Od razu jest miecz. Jest prawda i kontraprawda. Tak. Albo półprawda jest z drugiej strony. Tak. Albo jest wymieszanie, albo jest coś innego. I ja zauważyłam, że teraz jest taka tendencja, zanurzamy się w Nim, pływamy w medytacjach, a rozbrajamy na przykład głoszenie Ewangelii. Tak. Równocześnie rozbrajamy głoszenie Ewangelii, bo to tam dzieje się jakby, to tam dzieje się ta główna robota, tak. Kiedy się głosi Ewangelię. Ja też chciałam powiedzieć, że na Zachodzie, ponieważ mieszkałam ponad 30 lat na Zachodzie, i zauważyłam, że w Polsce jest troszeczkę inaczej, że przynajmniej ja, jako osoba, która się nawróciła w Australii, to ja byłam, to tam była taka głęboka świadomość tego, co się nazywało wielkim posłannictwem Jezusa Chrystusa. Mhm. I dlatego bardzo dużo było różnych ewangelistów, czy to z Ameryki, czy to z Australii, którzy jechali w świat, głosili Ewangelię i były wielkie pieniądze włożone na to, żeby głosić Ewangelię, żeby jechać, dlatego że tam było bardzo głębokie zrozumienie tego wielkiego posłannictwa. Mhm. Natomiast w Polsce to wielkie posłannictwo jest gdzieś na marginesie, tak. Wręcz jest niszczone przez tych ludzi, którzy chcą wznieść tą harmonię. Tak. Że medytowanie, będziemy się poruszać w Jego obecności, w obecności Boga i że to wystarczy i koniec. I że wszystko inne to jest zbyt agresywne i zbyt konfrontujące, więc tam nie idziemy. Czy możecie się do tego odnieść? Jak wy to spostrzegacie? No tak, ja, kiedy teraz do mnie to mówisz, to przypomina mi się pewne zajście, które miało miejsce no, wiele lat temu, kiedy jeszcze funkcjonował niejaki Dalai Lama. I on odwiedził Stany Zjednoczone. I to była taka postać, którą przyjmowano tam bardzo ciepło, przyjmowali ją politycy. Łącznie z tym, że była przyjmowana przez wielu takich dużych przywódców chrześcijańskich. Bo on niósł właśnie posłannictwo pokoju. Pamiętam, jak grupa wstawienników w Stanach Zjednoczonych była bardzo mocno zaniepokojona tym zjawiskiem i oni, szczególnie prorocy, wtedy uwalniali informacje, że Dalai Lama, on przyjechał do Ameryki, żeby uwolnić 70 demonów. Okay. Które mają na celu przez najbliższe dziesięciolecia doprowadzać ludzi w Stanach Zjednoczonych właśnie do tego, w co wierzył Dalai Lama, czyli tego głębokiego, bezkonfliktowego funkcjonowania społecznego. Dzisiaj mamy tego efekty, nie słuchano tych proroków, olewano ich, nie mówią, wszyscy mówili, nie, to nie o to chodzi, tu chodzi, żebyśmy byli wszyscy w pokoju. Nie! Nigdy nie chodziło o pokój. Nigdy. Słowa Jezusa były jasne. Nie przyszedłem przynieść pokoju. I potem, kiedy On mówi, pokój wam zostawiam, to jest inny pokój. On mówi tak, nie przyszedłem przynieść tego pokoju, którego tu wszyscy chcą. W świecie, tak. Tylko inny pokój. Że inny. Będziesz widział Jezusa. Dokładnie, ty będziesz miał pokój z Bogiem. Tak. On przyszedłem wam przynieść pokój z Bogiem. Tak. Oni chcą pokoju, w którym nie będzie konfliktów, nie będzie żadnego spiętrzenia. Ale Jezus mówi, ale nie po to ja przyszedłem. Tak. I On jakby apeluje do ludzi, żeby ludzie zobaczyli, że chodzi o zupełnie inną rzecz. Ale teraz co dalej? Jeżeli ludzie załapią, że chodzi o pokój z Bogiem, to zaczną myśleć o tym, czego chce Bóg, czyli wielkiego posłannictwa. Tak. Wielkiego posłannictwa. A wielkie posłannictwo wymaga praktyki. Wymaga praktyki, wymaga zaangażowania. Znów przytoczę jedną z rzeczy, która wychodzi w tym tłumaczeniu Biblii. Jest taki zapis, który czytamy dotychczas, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. No, tylko on nigdy tego nie powiedział. Tam jest napisane w ten sposób. Nie wstydzę się bycia wynagradzanym za szerzenie Ewangelii Chrystusowej, bo jest ona mocą Bożą. Jemu już zarzucano, że przyjmował pieniądze. Ale Paweł mówi, ale przecież to jest wielki nakaz. Mhm.
Idę za tym wielkim nakazem, jestem praktykiem, tak. Muszę z czegoś żyć, prawda? I to jest normalne, bo ten nakaz jest godzien tego, aby ludzie na to ułożyli pieniądze, prawda? Natomiast to jakże to się różni od tego w ogóle, co nam proponuje właśnie ten hinduistyczny system. Ze wszystkimi w spokoju, nie konfliktuj się, nie wchodź w to wszystko za głęboko, nie angażuj siebie za bardzo, nie angażuj innych ludzi za bardzo, żyj w harmonii. I właśnie jakby nie głoś tej Ewangelii, nie bądź głośny w tym, nie bądź jakby konfrontujący w tym, prawda? Nie mów ludziom na przykład jakiejś tam prawdy. Przecież ile razy gdzieś tam na Facebooku wyskoczyło, że jest się niemiłosnym, bo się powiedziało, nie wiem, że jakby ludzie czują się obrażeni, że jak się powie, że Baba Jaga, to Baba Jaga, prawda? Trzeba inaczej Babę Jagę nazywać. I to jest jakoś niemiłe, że to jest, nie szanuje ludzi, czyli znowu, że się poruszamy w braku harmonii, w braku pokoju, skoro kiedy nazywamy Babę Jagę Babą Jagą, kiedy nie ubieramy tego w coś innego. A wydaje mi się, że właśnie jest taka próba ubrania tego w jakieś takie miłe, harmonijne, różne rzeczy, że to my mamy ewangelizować przez to, jacy my jesteśmy. I będziemy się do wszystkich uśmiechać i oni do nas przyjdą. No bo w teorii to ładnie wygląda. No. Ja tylko tak się właśnie zastanawiam, bo w Polsce był kiedyś pewien ruch. Byli ludzie, którzy się wzięli za apostolstwo i tak dalej. Był jakiś zaczątek przebudzenia. Tak. Mnie zawsze tylko zastanawia, co robią dzisiaj ci pastorzy, którzy naprawdę, że tak powiem, urodzili się z jakiegoś w ogóle wielkiego takiego przebudzenia. Bo to wiecie, my nie możemy mieć też jak gdyby pretensji do szeroko pojętego całego w ogóle kościoła, lecz do tych, którzy prowadzą te kościoły. Bo Słowo Boże mówi, że ten, kto naucza, z troszczą w ogóle poniesie karę. Więc w ogóle moje takie w ogóle pytanie, gdzie są dzisiaj ci, którzy powinni stać na czele w ogóle tego wielkiego w ogóle posłannictwa, wiecie? Tak. Bo czym przyciągamy w ogóle ludzi do kościoła, to tym potem będziemy musieli ich utrzymywać. Jeśli diabłu uda się porwać serce przywódcy, to gwarantowane jest to, że jest porwany cały kościół. Tak. Potem siedzą w ogóle, opowiadają sobie w ogóle baśnie i tak naprawdę nikomu nawet nie przyjdzie na myśl w ogóle, żeby wyjść w ogóle i ewangelizować, tak? Czym w ogóle się przyciągnie ludzi do kościoła, tym potem się ich w ogóle utrzymuje, tak? Stąd potem nasz ruch, to co my robimy, tak? No to jest kupa szaleńców na ulicy. Ale my praktykujemy. Tak. Ale my praktykujemy, my sami praktykujemy, tak. I uczymy naszych ludzi, aby byli na ulicach. Bądźcie na ulicach. Tak. Tutaj się uczymy i natychmiast idziemy i praktykujemy, tak? Tutaj w ogóle najadasz się, idziesz i ćwiczysz. Trening jest na ulicy. Tak, nawet ten Reinhard Bonnke, on przecież chyba 8 lat miał taką służbę, że głosił na ulicach. Tak. Dopiero w 9-10 roku swojej służby zaczęły się powstawać, jakby ten ruch zaczął powstawać na stadionach, więc on jest dzisiaj idealizowany jako ten wspaniały, wielki ewangelista, ale on był jednym z takich właśnie tych szaleńców, którzy stali na ulicach latami. On miał 16 lat, brał gitarę, wychodził na ulicę sam, głosić Ewangelię i śpiewać w ogóle o Chrystusie. Tak. Tego się o tym się zapomina, jakie on dał między innymi świadectwo tego, jak on w ogóle, jak on praktykował, bo on praktykował. I właśnie dzisiaj wielu przywódców wspomina właśnie, bo tutaj jest ruch Reinharda Bonnke. Wspomina się Wilkersona, jak zaczynał Wilkerson. Tak. Stał na skrzyneczkach w ogóle, gdzie to on stał? Ja już nie pamiętam, ale oni wszyscy po ulicy zaczynali, szli, byli przeciwieństwem tego świata. Oni byli przeciwieństwem, wszyscy ci ludzie jakby robili te rzeczy przeciwne, niż ten świat chciał. Dzisiaj się ludzie słuchają Łomaka kiedy spotkasz ludzi, którzy są w Polsce, zorganizowali wokół szkoły Łomaka, no to się chce żygać. Nie wiadomo, kto to jest, nie wiadomo, co oni sobą reprezentują, czy to, co to za zjawisko jest w ogóle. Ale oni nie znają, nie mają w sobie ducha Łomaka, który kładł ręce na samochód, kiedy nie miał pieniędzy na to, aby jeździć i szerzyć królestwo na benzynę, nie miał pieniędzy i jeździł bez paliwa.
Dzisiaj hejgenowcy w ogóle rozpatrują w ogóle doktrynę Hejgena. Nie pamiętając o tym, że Hejgen miał w ogóle jedne spodnie, w których jeździł na swoje usługi, jak mu ukradli te spodnie, to powiedział: diable, masz w ogóle 1,5 godziny, żebyś oddał. I poszedł dalej w ogóle w wieżę, w ogóle pielić drzewka, wróciły, wisiały w ogóle na haku. Tak. To się zapomina się o praktyce tych ludzi. Tak. O tym w ogóle, co ci ludzie robili, jacy oni byli. W jaki sposób w ogóle funkcjonowali. A kręci się wokół nich pewne historie. Tak jak się kręci historie wokół ludzi z Biblii. Tworzy się teorie, nowożytne teorie znowu. Prawda? To wszystko się robi bardzo miękkie, bardzo dziwne. Ja wczoraj oglądałem kabaret moralnego niepokoju. Studniówkę. Nie studniówkę. W ogóle... Mówi, on do syna swojego mówi: Murzyn się wprowadził do nas. A on mówi: tato, nie mówi się Murzyn, mówi się Afroamerykanin. A on stoi i myśli: kurczę, to babcia jak robiła Murzynka, to co teraz by robiła? Afroamerykaninka? W ogóle, wiecie, szaleństwo. Szaleństwo, które nie ma nic wspólnego z praktyką. Tak. Prawda? Tak. Ale dobrze brzmi, ale jest bezpieczne. Tak. I szczególnie właśnie przywódcy, wybierający te bezpieczeństwo, tak, nie rozumieją, że niszczą Kościół w ten sposób. A dwa, powiem, że jest to bardzo opresjonujące, ponieważ jak się nie praktykuje, to się nie ma o czym głosić. I trzeba cały czas wymyślać nowy proch, bo trzeba czymś tych ludzi w ogóle utrzymywać. Tak. I to jest opresjonujące, stąd tylu ludzi, tylu przywódców w ogóle siedzi w depresjach. Siedzi w depresjach, jest wykończonych, wyczerpanych, a gwarantujemy wam, że lepiej jest wielokrotnie zamknąć kościół, wyjść na ulicę, doświadczyć tego, jak ci ktoś napluje w twarz, ktoś cię wyzwie, wziąć na klatę troszkę opresji, tak, i to będzie daleko lepsze dla ciebie i dla tych w ogóle ludzi, niż wygłaszać notorycznie jakieś nowinki, wymyślając coraz to nowe historie o tym Bogu. Ja w ogóle apeluję do wszystkich przywódców kościołów, którzy nas słuchają, którzy chcieli tego wysłuchać. W ogóle skontaktujcie się z nami. Tak. My wam udzielimy siły Bożej. Tego, co jest w nas. Pokażemy wam kierunek. Otworzymy drzwi za darmo. W ogóle za free. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam, żeby Kościół się przebudził. A bez was nie przebudzi się Kościół. My zrobimy część roboty, a potem odejdziemy do Pana. Tak. I my odbierzemy swoje korony, my dostaniemy swoją zapłatę. A wy dostaniecie baty, jak nie będziecie w ogóle budzić waszych kościołów. Dlatego to, a można to dzisiaj zrobić w ten sposób, że wziąć z tego źródła, w którym my dziś funkcjonujemy, bo my nie wyjdziemy z tego źródła. My nie wyjdziemy z tego źródła. My zawsze do końca życia będziemy w ogóle praktykami i będziemy pociągali ludzi do praktyki. Już wiele było takich proroctw, że po tej konferencji na pewno nastąpi przebudzenie. Już teraz to jest ten czas, już nadszedł ten czas, już teraz na pewno, a już teraz to już na pewno nadszedł. Już od poniedziałku będzie przebudzenie. Nie ma tego przebudzenia i też tego doświadczacie i na pewno coraz bardziej jesteście opresjonowani. Trzeba praktykować, prawdy Boże. Trzeba praktykować, trzeba w ogóle wyjść na ulicę, głosić Ewangelię. Ilu to w ogóle było w Polsce już proroków, którzy mówili: jakże cudownie jest być z wami, wiemy, że przebudzenie od was wyjdzie. Mi się chce żygać na te rzeczy. Jesteście szczególnym ruchem. Jesteście szczególnym ruchem, szczególnym kościołem, jesteście szczególni, jesteście ale w czym jesteście szczególni? Jak wiele kamieni leci w waszą stronę. Ja już nawet pomijając fakt, że nie chcę mierzyć w ogóle tą ilością kamieni, bo ja tutaj nie chcę tak robić. Ale w ogóle, co robicie, że jesteście szczególni? My jesteśmy szczególni, dlatego że nam powiedział prorok. My jesteśmy szczególni, dlatego że świadczą o nas nasze czyny. Nasze czyny świadczą o nas. Tak. I dlatego jesteśmy szczególni, bo jesteśmy praktyczni, do bólu praktyczni. I teraz wracając do tematu miłości, to jest właśnie miłość. Tak. To jest miłość. Ja w ogóle jak patrzę na miłość i widzę na przykład matkę, która jest zdenerwowana na dziecko, która się wkurza, bo dziecko nie śpi rok. Na przykład, która ma w ogóle pogryzione sutki, bo to dziecko ją gryzie w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale co ta matka? Ta matka jest dalej matką. Ta matka dalej karmi. Ta matka się nie wycofuje.
Ta matka przez cały czas jest, pije kawę za kawą, żeby w ogóle pilnować tego dziecka. W środku może wszystko w niej chodzić. Czasami może nawet jej przychodzić do głowy, kurczę, może by było i lepiej, jakby bym tam pozostała panienką, nie miała tego dziecka, w ogóle tego. Ale co? Ale jest. Kim to ona jest? Praktykiem. No praktyk jest jakiś. Jakiś praktyk. Tak. Prawda? Nie jest to może romantyczna postać w zwiewnej sukni, prawda? Tak. Która w ogóle urodziła i poszła. Tak. Prawda? Ale jest to praktyk. To jest miłosne. To jest miłosne. Dzisiaj ludzie teorii łapią jakieś pobocze w małżeństwie, tak. I natychmiast jest ząg. My jesteśmy 27 lat ze sobą. Mhm. Przeszliśmy w ogóle gromy różnego rodzaju, gromy życiowe. Tak. Ale jest miłość. Wprowadzana w praktykę. Nie zawsze słodka. Nie zawsze taka, to jak z tym pokojem, nie zawsze taka jak w tym świecie. Mhm. I inna może, prawda? Mhm. Ale działa. Ja zawsze mówię, kurczę, ostatnio ktoś chyba wczoraj mi tam naobliżał akurat i w ogóle i mnie tam nawyzywał od czegoś, nie? Taki, nie taki. Ja mówię, aż tak się uśmiałem, mówię, ja już mu odpisałem na tym YouTubie tam, nie? Mówię, ale to co robię, to działa, no chłopie, już tak... Ze wszystkiego, no dobra, no może tam jestem ten antychryst, może ten debil, może tam jestem paranoik, jak tam twierdzisz, nie? Ale kurczę, zobacz, działa to. Tak. Kolejni ludzie są nawróceni. Kolejni ludzie są wychowani do głoszenia Ewangelii. Mówię, no weź obiektywnie na to spójrz, nawet już tak ubliżając, nie? Tak. Więc uważam, że to jest ogromna dzisiaj potrzeba praktykowania tego, w co się wierzy po prostu. Tak. Agatka, jako liderka uwielbienia, ja chciałam Ciebie zapytać właśnie o tą różnicę między teorią a praktyką, bo kiedy się spojrzy w ogóle, wiesz, ludzie mówią, że są biblijnie wierzący, ale tak naprawdę, wiesz, tak nie do końca jest to odzwierciedlane, prawda, jako na przykład biblijnie ugruntowane uwielbienie, bo jak ja patrzę na przykład na takie biblijne uwielbienie, to są okrzyki zwycięstwa, szalony taniec, wychwalanie dzieł Boga. W Nowym Testamencie jest dorzucony element uwielbiania Boga w prawdzie. Natomiast kiedy patrzę teraz tak naokoło, kiedy sobie nawet zrobiłam tak, że sobie puściłam różne uwielbienia, które są popularne, to jest coś takiego, że jest więcej Ciebie chcemy, czyli takie, że tego Boga gdzieś tam nie ma, Jego brakuje i to Kościół śpiewa cały czas, że jakby Boga nie ma w środku, więc Go przywołuje Go cały czas z zewnątrz, tak? Daj mi Panie, takie nakierowanie na brak obecności Bożej cały czas, żeby to przyszło z zewnątrz. Jakieś takie, że coś za mało, że chcemy więcej. Albo kiedy opadam, Ty mnie podnosisz. Wypełnij na nowo serce mnie. Tak słyszę takie właśnie hasła. Wiesz co, ja uważam, że w ogóle uwielbienie jest ściśle związane z nauczaniem, jakie jest w Kościele. Mhm. Nie możemy w ogóle wymagać, że lider uwielbienia podskoczy gdzieś wyżej, jeśli nauczanie w ogóle w Kościele jest inne. Jeśli nauczanie w Kościele jest takie, że ten Bóg jest w chmurach, tak. Wiesz co chodzi? No to takie też będzie w ogóle uwielbienie. Mhm. Nasze uwielbienie jest ściśle związane w ogóle z prawdą. Mhm. My nauczamy w ogóle, że Jezus we mnie, nadzieja chwały, tak. Tak śpiewamy, tak uwielbiamy, tak konstruujemy piosenki, tak przerabiamy piosenki, jak gdyby z perspektywy w ogóle tego, kim jesteśmy w Chrystusie. I to w ogóle nie dziwi, wiesz, że w ogóle ludzie tak śpiewają. Ludzie tak śpiewają, bo takie jest nauczanie w ogóle w Kościele. Takie jest nauczanie w Kościele i tak ludzie śpiewają. Tak. Okej. Artur, ja jeszcze chciałabym Cię poprosić, żebyś nakreślił takie główne elementy tych różnic między teorią a praktyką, jeżeli chodzi o Boże prawdy, jeżeli chodzi o służbę i przejawy darów Ducha Świętego. Wiesz co, to jest temat rzeka, natomiast ja myślę, że to najłatwiej jest zrobić w ten sposób. Jeżeli o czymś dowiadujemy się, na przykład, tak. Przykład tożsamości, że Chrystus jest we mnie. Chrystus we mnie, nadzieja chwały, tekst cytowany przez tysiące ludzi, być może codziennie. Chrystus we mnie. No to
Teraz, dopóki nie będę działał jak Chrystus, to ja pozostaję w sferze teorii. To ja nie jestem jak Chrystus. Ja jestem jak Chrystus dopiero w momencie zadziałania. Jeżeli jest powiedziane, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I to człowiek to wie. Natomiast on nie robi tej rzeczy. On nie głosi Ewangelii. On nie robi ruchów z tym związanych, żadnych. Mhm. To człowiek ten pozostaje w ogóle w duchowym bezruchu. I takich przykładów jest masa. Mhm. Jeżeli ludzie mówią, jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Ja dam taki przykład. Byliśmy kiedyś w kościele zielonoświątkowym. Tutaj na Siennej w Warszawie. I tam pastor tego kościoła, niejaki Edward Czajko, napisał książkę. Książkę o darach Ducha Świętego. W ogóle dobrze napisana, nie? Bardzo dobrze napisana książka, każdemu polecam. Fajnie się czyta. W ogóle naprawdę. Jest praktyką. I teraz my przeczytaliśmy to, to była cienka książka, to było lata temu. I ona mnie fascynowała, ta książka, bo wiesz, ja czytałem o darach Ducha Świętego w Biblii, tam troszkę w tym kościele się przejawiały, no tam jakieś mówienie innymi językami się pojawiało i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przeczytałem tą książkę i zobaczyłem takie całe spektrum, które pastor, ten naczelny pastor, bo potem to już jego tam zięć objął jurysdykcję nad tym kościołem, ale ten naczelny pastor, który ten kościół zakładał, on tą książkę napisał i tam było całe spektrum. I tam było opisane święty śmiech, tam był taniec w Duchu Świętym. Okay. I wiesz, i to opisywał w ogóle taki ryty zielonoświątkowiec, tej dobrej zielonoświątkowej ryty szkoły pentakostalnej. Tak. I ja w ogóle wziąłem, ja byłem zafascynowany, mówię, wow, mówię, czytam książkę polskiego pastora, którego znam osobiście, prawda? No i idę w to, idę w to. I teraz, i paradoks. Dalej będąc w tym kościele, ja zacząłem iść w to. Tak. I zacząłem być odrzucany przez ten kościół. Kurczę, ja mówię, wow. On to opisuje słowo wiedzy. Mhm. No to jadę sobie pociągiem, modlę się o mojego pastora, tego jego zięcia i dostaję słowo wiedzy dla niego. I poszedłem mu, powiedziałem te słowo wiedzy. Pogłaskał mnie po plecach. Co oznaczało, no to... Nie, no tak w praktyce nawet... W porządku, nie? W praktyce nie można nawet było głośniej jakby pomodlić. Chodzi o to, że teoretycznie, na przykład ruch charyzmatyczny w Polsce porusza się w tak zwanych... Oni wiedzą, że mają dary duchowe, wiedzą, że są ochrzczeni w Duchu Świętym, prawda? Ale kiedy wchodzimy z realnymi manifestacjami Ducha Świętego, tak jak jest na przykład u nas. Czyli ludzie normalnie się modlą w innych językach, śpiewają w innych językach, słowo wiedzy jest na porządku dziennym, wgląd w przyszłość jest na porządku dziennym, informacja prorocza jest na porządku dziennym, nadprzyrodzona wiara, która występuje w takich momentach, że ludzie potrafią w ogóle głową, w cudzysłowie, mur przebić, i jest naturalną rzeczą. Wykład języków jest naturalną rzeczą. Rozróżnianie duchów nie ma problemu. Wizja nie ma problemu. Taniec w Duchu Świętym, śpiew w Duchu Świętym, w ogóle wszystko jest. Tak. To mówi się szarlatani. A przecież my nic na przykład nie robimy, niż co to ten pastor napisał w tej książce. W ogóle to jest przerażające, jak bardzo jak powstaje w ogóle hipokryzja w temacie w ogóle zróżnicowania między teorią a praktyką. W zasadzie można wziąć każdą dziedzinę życia. Jakby ją jakby użyć, żeby to pokazać. Tak. Mówi się o dawaniu pieniędzy. Na szerzenie Królestwa Bożego. Pieniądze to u nas ludzie dają na szerzenie Królestwa. U nas ludzie dają pieniądze. Tak. Ja kiedyś pamiętam, jak jeszcze byliśmy w takiej innej federacji i rozmawiałem z takim pastorem jednego kościoła i on mówi, a ile wy macie pieniędzy, nie? Ja mówię, nie wiem, no takiego nabożeństwa. Ja mu powiedziałem, ile tam ludzie dają pieniędzy. On mówi, jak to? Tyle wam ludzie dają pieniędzy, a ile was tam jest? A nas wtedy było 30 osób. On mówi, to was jest 30 osób i ludzie dają tyle pieniędzy? Ja mówię,
No, no, by, tak. to o co chodzi? A robisz jakąś specjalną atmosferę do zbierania pieniędzy? Rozumiesz, my mieliśmy takie pytania. Ja mówię, nie, no po prostu wprowadziliśmy w praktykę Słowo Boże. Kto sieje, ten zbiera. Ludzie sieją, są coraz bardziej błogosławieni, uczą się tego, doświadczają tego, mówimy o tym ludziom, prawda? Wprowadzamy w praktykę, tak? Tak. Natomiast jakby w sferze teorii brzmi to zawsze dobrze. W praktyce, kiedy mówi się siejcie pieniądze w naszą służbę, tak. Hochsztaplerzy wyłudzają i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jest ogromna... Każdą rzecz jesteśmy w stanie zestawić dzisiaj jako teorię i praktykę. Tak. To byśmy musieli, wiesz... Ja jeszcze tylko może dodam, że absolutnie nie wsadzamy każdego kościoła do tego samego worka, ponieważ nie, byłoby to niesprawiedliwe, prawda? Absolutnie nie. Natomiast też uważam, że czemu ludzie nie praktykują pewnych rzeczy? To jest związane ze strachem. Ze strachem. Z takim puszczeniem w ogóle, żeby ludzie też rozwinęli się w ogóle w Duchu Świętym. Tak. To jest realnie związane ze strachem, że tego nie ogarniemy. Nie ogarniemy. Nie ogarniemy tych proroctw, nie ogarniemy tych słów wiedzy. W ogóle tego nie ogarniemy. Ale skąd w ogóle takie pytanie, że my to mamy ogarnąć? Dokładnie. W ogóle nie naszym zadaniem kontrolować w ogóle rzeczy. Poprzez to, że kontrolujemy, że strach kontroluje nas, i my kontrolujemy w ogóle ludzi, nie pozwalamy na to, aby ta duchowa rzeczywistość wybuchła. A wielokrotnie potrzebujemy, aby ona wybuchła, zalała nas, potrzebujemy być pijani w Duchu Świętym i złapać w ogóle coś, o czym tak naprawdę w głębi w ogóle serca każdy marzy. Marzy w ogóle o tym. To w ogóle my nie kontrolujemy tego. Tym trzeba nauczyć się zarządzać. Amen. I kształtować. Liderzy i przywódcy powinni być wykuci na blachę, jeśli chodzi w ogóle o prawdy Boże, i mamy puścić. Kiedyś taki przebudzeniowy kaznodzieja mówi: rozpuść lud, rozpuść lud. W ogóle niech ten lud będzie rozpuszczony. W sensie w ogóle swobodny do tego, żeby przeżywał w ogóle Boga, i ten Bóg będzie się manifestował. Kiedy lud będzie rozpuszczony i będzie swobodny, to będzie się manifestował. Chodzi o to, aby tego nie kontrolować. Nie bać się nie kontrolować tego. Ja powiem w temacie służby, gdyby dzisiaj, powiedzmy, przeciętny pastor kościoła w Polsce zrobił taką rzecz, że na przykład podszedł do człowieka, który jest u niego rok w kościele i powiedział: słuchaj, co ty robisz? Jaką masz służbę? Mhm. Jaką masz? I jakby powiedział: słuchaj, dlaczego ty tu jesteś? Czemu ty nie masz służby? Jesteś tu rok. Ja tego nie wymyśliłem. To jest sytuacja, która miała miejsce. Sytuacja. Jedna z wielu sytuacji, która miała miejsce w jednym z największych kościołów na świecie, gdzie pastor kościoła tak rozmawiał z ludźmi. On patrzył na ludzi, którzy są w kościele. I on z nimi się spotyka i mówił: ile tu jesteś rok? Jaką masz służbę? Ale był przede wszystkim przekonany do takiego kształtowania, tak? Tak. Nie bał się, że w ten sposób, kiedy rozmawia, to robi komuś krzywdę. No bo nie robi krzywdę w ogóle, zachowuje się jak biblijnie wierzący w ogóle człowiek, tak? Ludzie pytali często go na zjazdach pastorów: a jak ty stymulujesz ludzi, żeby ludzie na przykład gdzieś wyjechali, żeby zakładali misję? A on mówi: ja po prostu ich wypycham. Ja ich wypycham, ja ich w pewnym sensie zmuszam do pewnej praktyki. Tak. Nie mam na to planu. Mówię: wyjedź i kładź życie, a na pewno zbudujesz kościół. Wyjedź i kładź życie, tam na miejscu, gdzie pojedziesz, połóż życie, na pewno zbudujesz kościół. Ale właśnie tutaj ta praktyka, ona musi być wielokrotnie zastymulowana przez właśnie przywódców. Ludzie są jak owce, które czekają w pewnym sensie na to, co się wydarzy dalej. Jeśli będą utrzymywani w tej sferze, że wiecie wszystko na temat służby, wiecie o darach duchowych, wiecie o miłości, wiecie o tym, o tamtym, jest super i bądźcie w tym, no to oni będą w tym. Tak. Prawda? Jakieś jednostki będą po prostu parły do przodu. Tak. Ale jeśli przywódca będzie jakby wymagał, mówi: nie, no co ty robisz tu jeszcze? Tyle masz darów. Takie obdarowania przez Boga, takie talenty. Dlaczego ty nie masz swojej służby? Tak. Prawda? To by rzeczy zupełnie inaczej wyglądały. Więc jakby to ja mógłbym porównywać bardzo długo te rzeczy. Więc... Artur, ja jeszcze chciałam dotknąć tematu modlitwy, bo kiedy ja
przerabiałam te Twoje fundamenty wiary, Twoje nauczania, to na temat modlitwy tam było jedno zdanie, które w ogóle zrewolucjonizowało moje zrozumienie modlitwy. I tam powiedziałeś, że to słowo, to zdanie w imię Jezusa, to znaczy, że my stajemy w miejsce Jezusa. Amen. I my się modlimy do Ojca w miejsce Jezusa Chrystusa. Amen. I w ogóle to był taki początek zmiany totalnie mojego zrozumienia modlitwy, bo jakby do tej pory ja też byłam tym dzieckiem takiej religii, która siedziała na tych wielkich konferencjach, na tych Planet Shakers. I ja tak samo modliłam się: Panie, pobłogosław, Panie, daj, Panie, zrób coś, jak będziesz chciał w końcu to coś zrób, bo już nie wiedziałam, czy chcę coś zrobić ten Pan, no tak, czy nie chcę, tak? Niech Cię Pan błogosławi, tak? I to jest w ogóle kontra Boża prawda. Kontra. I że to my w modlitwie stoimy w miejsce Jezusa Chrystusa i to w ogóle zmieniło skuteczność mojej własnej modlitwy. Ale chciałam się do tego odnieść, bo też pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałam Twoje nauczania, to ja zrozumiałam jedną kluczową rzecz, która zniszczyła moje życie, która uważam, że jest bardzo silna w chrześcijaństwie i to jest brak siły i autorytetu. Tak, że to Kościół ma królować tu na tej ziemi. Amen. A tu jest to odwrócone, że jest jakaś taka formuła moralności, bycia dobrym, podobania się wszystkim, właśnie tego, takiej harmonii ze światem, układania się ze światem, a jakby ten autorytet się nie wynurza ponad świat, żeby jak nadać temu światu kierunku i nadać przez autorytet dany Kościołowi, że jakby tego w ogóle uważam, że to jest fundamentalny brak tego w chrześcijaństwie. Wiesz co, ja powiem tak, ja uważam, że tutaj ten temat jakby władania przez Kościół jest ściśle związany z tym, jak my rozumiemy istotę Boga. W ogóle kim Bóg jest, jaki Bóg ma stosunek do świata. Mhm. A Bóg ma stosunek do świata prosty. Ludzie, którzy nie chcą oddać życia Jezusowi, są skazani na piekło. W ogóle to jest bardzo ważna rzecz. Tak. Teraz, jakie miejsce trzeba zająć w swojej duszy w stosunku do tego zagadnienia? Nie wolno się bać, że Bóg ma inne poglądy niż te, które ogłosił. Amen. Bóg ogłosił jakieś swoje poglądy. Mhm. I teraz, jak ile człowiek się boi, że te poglądy są nieprawdziwe, naciągnięte, wymyślone, że na przykład Bóg ma stosunek właśnie taki do świata. Tak. Że On w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Mhm. Czyli On wykonał konkretną robotę, mówi: OK, ratuję was, wprowadzam was tutaj w miejsce, w którym każdy z was się może uratować, jak w arce w ogóle Noego. Wejdziecie, arka przetrwa, resztę zaleje woda z góry, to mówię. I teraz narodzony z Bożego Ducha człowiek, który załapie to i powie tak: OK, czyli ten świat ma dwie opcje. Pierwsza opcja: przyjść do Jezusa, wejść do arki i uratować się i być takim jak ja, albo podejmie decyzję, że zginie, czyli popełni samobójstwo. I teraz przez nieprzyjęcie Jezusa. Więc teraz chrześcijanin, który tak to rozumie, zaczyna sprawować władzę. Robi dwie rzeczy. Po pierwsze, głosi Chrystusa. Po drugie, zupełnie staje ponad tymi, którzy Chrystusa przyjąć nie chcą. Nie ma dla nich żadnych sentymentów. Mhm. Dlaczego miałby mieć? Tak. Czemu miałby, skoro Bóg nie ma? Bo bardzo trudno jest władać kimś, jeśli się uważa tego kogoś za równego sobie lub, nie daj Boże, większego od siebie. Tak. Bardzo trudno jest władać.
Tak. Bardzo trudno jest przedsiębiorcy, który ma swoich pracowników, zarządzać pracownikami, jeżeli on w swojej mentalności będzie pracownikiem. Tak. On musi być szefem. Bo w innym, czyli on musi siebie postawić piętro wyżej i to nie jest żadna pycha, to nie jest żadna wyniosłość, tylko to jest w ogóle pragmatyzm. I teraz autorytet jest ściśle związany z tym, że ludzie Boży muszą zrozumieć, że Bóg ma taki stosunek do świata. Ja zrozumiałem, jaki Bóg ma stosunek do świata. Ja naprawdę kocham bardzo ludzi i poświęciłem się ludziom. Tylko, że ja ludziom, dla ludzi mam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka. Chcesz przyjąć Jezusa? Nie chcę. To zamierzam stanąć na Tobie. Nie będę się w żadnym wypadku z Tobą układał. Nie będę się zgadzał na Twoje propozycje, nie będę się zgadzał na Twoje podpuchy, nie będę się zgadzał na Twoją reklamę, nie będę się nad tym zgadzał. To mnie nie interesuje. Tak. Prawda? Jeżeli zechcesz Chrystusa, jestem. Jeżeli nie chcesz Chrystusa, staję nad Tobą. Dlaczego staję nad Tobą? Dlatego, że jestem dla Ciebie albo zbawiający, albo sądzący. I Kościół, gdy zrozumie to, że albo jest dla ludzi zbawicielem, albo sędzią, to wtedy zacznie prawidłowo rządzić, władać. I poszczególne jednostki w Kościele, poszczególni ludzie zaczną też tak postępować. Tak. Tutaj nie ma, i to nie ma nic wspólnego z tym, że my nie szanujemy ludzi. Nie, nie, absolutnie. To się nie wiąże z tym, że idę do mojej nienawróconej sąsiadki, wyzywam ją, czy coś jej źle. Absolutnie. Ja jej będę dawał dobry przykład. Ale ja będę w swoim sercu stał ponad moją sąsiadką. Jak moja sąsiadka do mnie przyjdzie i powie tak, Artur, chciałabym, żebyś wszedł w taką i w taką rzecz i to będzie rzecz nieboża, to ja ją obejmę i powiem, nie sąsiadką. Jestem ponad tym. Tak. Jestem większy niż to. I teraz, kiedy to się przekłada też na modlitwę, to bardzo łatwo jest w ogóle stawać przed Bogiem, bo jest się takim, jaki Jego zamysł. Tak. Stawać w Jezusie Chrystusie przed Bogiem oznacza stawać przed Bogiem zgodnie z Jego pomysłem. Zgodnie z Jego koncepcją. Więc ta modlitwa autorytetu zaczyna biec zupełnie inaczej. Ona jest jakby nakazem. Ona jest jakby wbiciem się jak taran w ten system, który chce się wbić w nas. To jest coś wielkiego, ale to jest związane właśnie z tą koncepcją w ogóle Boga, który albo dał, przyjmuje się od Niego Chrystusa, albo się przyjmuje Sąd Wieczny. Kurczę, i to ja tu to zrozumiałem, bo to wyeliminowało masę półśrodków z mojego życia. Tak. Po prostu. I spowodowało, że ja dzisiaj mogę zarządzać sobie z życiem swoim i środowiskiem, do którego jestem powołany, aby na nie wpływać na poziomie autorytetu. Ja muszę dodać już tak na sam koniec, Artur, że dla mnie osobiście to, że ja tkwiłam w religii, w teorii ponad 10 lat, związało się z tym, że ja przeżyłam stagnację życiową, miałam zły obraz Boga, to miałam realny brak realności Boga i doświadczalności w życiu codziennym, tylko był to Bóg taki teoretyczny, który komuś tam coś pomaga właśnie, może kogoś pobłogosławi, tam właśnie typu niech Cię Pan błogosławi, oddalenie od Boga. Ja wiedziałam, że w praktyce to może być inaczej i powiem, że dopiero tu w Kościele to rozwinęłam i dla mnie osobiście to był ten koszt. Koszt właśnie tej teorii na moje własne życie. Więc tak na sam koniec ja bym Cię chciała poprosić, no takie ostatnie przesłanie na temat właśnie ryzyk życia w teorii religijnej. Ja chcę zniechęcić każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, aby zostawał w przestrzeniach, których nie praktykuje. W czymkolwiek jesteś, a czego nie praktykujesz, stanie się dla Ciebie to osobistą zgnilizną. Będzie to w Tobie gnić. Jeżeli wiesz, że możesz uzdrawiać chorych, ale tego nie praktykujesz, to będzie to w Tobie gnić. Przyjdą demony i zaczną Cię podgryzać. Jeżeli wiesz, że możesz władać w świecie, ale poddajesz się temu światu, rozumiesz? To przyjdą demony i będą Cię podgryzać. Każda forma wiedzy, którą posiadasz, a nie praktykujesz jej, stanie się dla Ciebie przekleństwem. Takie są prawidła duchowe. Nie można inaczej, jak tylko praktykować to, co się wie. Bo
Ja mam bojaźń w sobie i chcę Cię zarazić tą bojaźnią. Chcę, żebyś miał w sobie bojaźń, człowieku Boży, wobec trwania w teorii, żebyś rozumiał, że to będzie niszczyć Ciebie i środowisko, które jest wokół Ciebie. Rozumiesz? Staniesz się ofiarą, pełną w ogóle wiedzy Bożej. Ale kiedy zaczniesz praktykować, rzeczy popłyną. I możesz nie wiedzieć aż tak dużo. Możesz nie być aż tak wyuczony. Ale będziesz człowiekiem, który zdobywa ziemię. Który staje się w ogóle światłem, prawdziwym światłem. Takie moje poselstwo. Super, dziękuję bardzo kochani. Dotknęliśmy bardzo wielu głębokich i bardzo poważnych tematów i chcę wszystkich nas oglądających zachęcić do tego, aby przekuwać teorie i czytanie Biblii w praktyczne życie. Amen. Dziękuję.